Eluwina, gościu, my sobie idziemy tam do Clarka, tak więc tam trzym mordę, gościu, nie będę z tobą sobie nawet walczył. Znaczy trzym mordę, no trzym bardziej ten, spluwę. Zamknij spluwę. Jakkolwiek to brzmi. Lol, przez chwilę był bug, jakby ten Clark był opętany. Nie wiem, czy zauważyliście, jeżeli chodzi o oczy jego. Hej! A w wersji ten PS1-kowej to Rayman się zaśmiał zamiast powiedzieć hej, tak więc taka ciekawostka. No i tutaj, jak widzicie, nie mamy nic innego poza tym specjalnym exitem, z którego musieliśmy z automatu wyjść, ale no nie wychodziliśmy tutaj, dlatego że nas cutscenka jakby zabrała na mapę świata. Tak więc tutaj jakby Rayman stąd wyszedł do wyspy drzwi. No i teraz co? Teraz musimy po prostu lecieć za Clarkiem, bo Clark tutaj będzie czyścił nam teren. W sensie teraz najpierw my musimy jemu wyczyścić, dlatego że musimy mu bramę otworzyć. Że tak powiem, wrota musimy mu otworzyć. Wrota do Mlecznej Krainy z Clarkiem. O nie, to źle brzmi. Jezus Maria, to brzmi jak jakiś Rule 34. Jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Clark penetruje grotem Nestle, kurde. O nie! O nie! Syringe, syringe, kurde, syringe. Dobra, idziemy teraz tutaj. No i teraz musimy czekać, aż on tutaj przylezie. Dawaj, chodno tu. Idź tutaj, kurde, Jezu, jaki ty wolny jesteś. Meskitu, ja se tak postoję na tobie. W ogóle on ma dziury, jak zauważyliście. Widzicie, skąd on ma te dziury? Halo, co to ma znaczyć? Tutaj chyba twórcom się coś popierdoliło bez kitu w głowach, żeby dawać mu dziury od razu? Czy on dziury później będzie miał? Co to za spoilery? No i przechodzimy tutaj i w wersji Raymana 2 na PS1 i chyba w wersji na PS2, ale tutaj nie mam pewności, czy w Revolution on to mówił. W wersji na PS1 w każdym razie się z nami on żegnał, a tutaj w zasadzie stoi i wyjebane ma totalnie. No to wyjebane, tyle ci powiem, kurde. Więc siedź tam cicho. W takim razie, skoro chcesz zamknąć ryja. Dobra, najpierw zanim polecimy rakietą, to warto byłoby coś innego zrobić. A mianowicie dostać się tutaj. I jeszcze tamtą klatkę zgarniemy. Przy okazji będziemy mieli jedną klatkę, co prawda w plecy, ale przynajmniej będziemy mieli, kurde, w miarę ładny status, żeby później nie było, że Tinsinowie nam się... Chociaż... No niby Tinsinowie później nic i tak nie gadają, bo przecież oni cały czas jedną i tą samą śpiewkę mają, ale chodzi mimo co o sam fakt. Poza tym zawsze możemy sobie przy okazji ten pasek zdrowia ogarnąć lepszy. O! I elegancko. To jest mój też ulubiony traczek, kurde, z tego poziomu. Ale tej sekwencji, no jak Boga kocham, nienawidzę dosłownie, nie cierpię tej sekcji. Bo tu trzeba być naprawdę ultra szybkim. W szczególności, że pamiętam, jak w Revolution musiałem powtarzać tę sekcję. Ale tutaj udało się nam bez problemu za pierwszym razem to ogarnąć, tak więc good, good. Good, good. Jest dobrze, jest gitara, siema. 35 minut na nagraniu, no to z tego to będzie, kurde, za niedługo dwa odcinki, tak myślę. Dwie części będą z tego jak nic, bo myślę, że tak odcinki do 25, pół godziny będą robione, tak więc o to się martwić nie musicie. Seria raczej długa nie będzie. Zresztą, kurde, Rayman 2, jak nie robisz 100%, to tym bardziej długi nie jest. Nawet jak robisz 100%, to nie jest aż tak długa gra. Prędzej Rayman 3 to jest, kurde, gigantyczna gra, ale to? To jest, kurde, pikuś. Menhirowe wzgórza teraz. Kanopi. Co to było kanopi? Sklepienie chyba. Tak, to było sklepienie. Haha. Już widzę, kurde, co tu będzie się odpierdalać. Ta jest. Najlepszy poziom dla osób, które mają arachnofobię. Polecam. Piotr Frączewski, kurde.
ale ta muzyka mega podkreśla, kurde, klimat tego poziomu, no nie? Teraz takie małe dziecko, które ma arachnofobię, widząc ten poziom, to już dosłownie gęsią skórkę ma. Nie wiem, czemu ja mam, kurde, głupi fetysz, mimo że mówię, że ja nie chcę robić 100%, to ja mimo co mam coś takiego, że jednak, kurde, w jakimś stopniu chcę zbierać te lumy, kurde. Jakoś, nie wiem, szkoda mi jest tych lumów. Wyjebane w to. Od razu lecimy tutaj, bez zbędnego przedłużania. Ale te tutaj wezmę sobie. No i przy okazji sobie troszeczkę zwiększyłem ten HP. Uuu. Tego się nie spodziewałem, że on tu polezie. Ale cię, kurde, porobiłem, gościu. Zawsze miałem w ogóle schizę, że ten pająk za nami cały czas podąża, że on z nami, kurde, spadnie w dunie i będzie nas jeszcze tam na dole gonił, ale się okazuje, że on tam później, kurde, stoi sobie w miejscu. Chyba że się go oczywiście zabije, no to wiadomo, o co chodzi. Dobra, elegancko. A tutaj piszą o Globoxie w ogóle. Koleś, który tam wpierdzielił robopiratów. Ta, Rayman, jesteś najlepszy, uratowałeś mnie i tak dalej. No kurde, tylko masz tyle nam do powiedzenia, Globox? Myślałem, że coś więcej powiesz, ale dobra, nieważne. Dawaj, wykonuj swój taniec z deszczu. Ła, bezołowia, ła, bezołowia. Ej, to serio brzmi, jakby on mówił ła, bezołowia, kurde. Ojej. Ojejku, żółtego luma zapomniałem. I teraz co się stanie? Ludzie będą mnie tutaj hejcić. Hejtujesz czy pomagasz, kurde, gościu? Ogarnij się. Elegancko, dobra. Jedziemy z koksem, dawaj. Lecim. No. Ten kwiatek to często jest opóźniony. Zamiast, kurde, od razu lecieć, to on czeka nie wiadomo na co. I teraz leci tutaj, kurde, globoksik. Czekamy na niego. Ponieważ tutaj będzie teraz droga. O właśnie, to będzie droga, która pełna w płomieniach jest. W ogóle nie wiem, czemu wydaje mi się, że tam można w jakiś sposób doskoczyć, żeby tego zielonego luma złapać. Ale nigdy nie próbowałem tego, więc jeżeli ktoś próbował, to może dać mi znać, czy się tak da, bo trochę mnie to interesuje. Dobra. Idziemy tutaj, nie? Hono tu. Hono tu, kurde, hono. A to będzie to teraz. Ten tu szczał w gacie. Zeszczałem się, kurde. Wstawaj, zeszczałeś się. No i tutaj teraz między sobą rozmawiałem, że ten, że Rayman go, wiecie, pociesza na zasadzie, że mój przyjacielu, ale to nie jest żadna ujma, że ty się boisz robopiratów. Każdy się czegoś boi. I tam Rayman wspomniał o mocy, on takie mocy. Aha, Globox musi ci coś podarować i to jest srebrny lum. I teraz będziemy mogli ładować naszą pięść po prostu, innymi słowy. Tak jest, tak jak tutaj zresztą Globox powiedział, że będzie teraz nasza pięść miała dłuższy i silniejszy atak, tak więc warto mieć to na uwadze. Dobra. Warto mieć to na uwadze, dlatego że tutaj zaraz będą dymy. Teraz będzie, kurde, zadymka siusiu. Ten jaki z siebie odgłos wydał. Jakby takie zdarte gardło było. O, coś takiego. Widzicie, teraz możemy robić coś takiego.
No i statek się rozpieprzył, a w wersji Revolution trzeba było walczyć, kurde, ze statkiem. Pamiętacie? I to był, kurde, boss, który mi się bardzo podobał, jeżeli ma być szczery. Mimo, że czasami może był irytujący, to jednak, kurde, szanuję za to, że coś z tym statkiem chcieli zrobić jako takiego bossa w sumie. A tutaj mamy tylko jednego strażnika, kurde, jaka bieda, bez kitu. Serio, twórcy, jeżeli chodzi o te pierwsze wersje Raymana Dwójki, to trochę tutaj biednie potraktowali temat. Tak w porównaniu do Revolution, ja wiem, że ten let's play może brzmić, jakbym non-stop wychwalał Revolution. Nie zdziwię się, jeżeli ktoś mi tak powie. Jakby, ja sobie zdaję sprawę, że Revolution ma swoje problemy, ale mi te problemy jakby za bardzo nie przeszkadzają. Ja wręcz przeciwnie, uważam, że Dreamcast jest zbyt przesadnie chwalony, bo nie licząc takich zmian graficznych, że tu na przykład, nie wiem, jest więcej grzybów, jest ta okej, wioska globoksów, są te kryształowe globy i jest ta fajna wyspa drzwi, jak to twórcy nazywają, ale tak szczerze między nami nie wiem, co tu jest takiego, jeżeli chodzi o podniecaniu się w wersji Dreamcastowej. W sensie Revolution w mojej opinii tak czy siak wprowadził wiele lepszych nowości i tak szczerze to możemy nazwać nawet Revolution swego rodzaju remake'iem Raymana 2. A Rayman 2 na Dreamcast to Rayman 2, tylko że tam z malutkimi nowościami, które okej, są fajne nawet. Nie mogę powiedzieć tego, że nie, bo tak nie uważam, ale uważam, że też niektórzy ludzie przesadnie chwalą Raymana 2. Nie mam konkretnie tutaj nikogo na myśli, po prostu uważam, że ludzie przesadnie chwalą Raymana 2 na Dreamcasta i taka jest prawda. Może ktoś z was ma podobne zdanie, jeżeli tak, to no spoko, jeżeli się nie zgadzacie, no to też jakby do tego problemu nie mam. Dobra, ten co szcza w gacie, gdzie ty jesteś? Szczający w gacie, chodź tutaj. Jezus Maria, gdzie on jest? Co się tak trzęsie? Przecież tutaj tylko robopirat zwykły był, przecież kurwa. Globox to jest debil, bez kitu. On jest ogromnej postury, przecież on by się rzucił na tego robopirata, on by go zgniótł brzuchem albo dupą, położyłby się na niego i by nic z niego nie zostało, a ten kurde sra w majty nie wiadomo po co, albo szcza. Się ogarnij kurde, bądź trochę, nie wiem, męski, bo ty jesteś ojcem w końcu, Aglet macie setkę dzieci, przecież nawet taki off-top w zasadzie, jeżeli chodzi o historię Raymana jedynki. To sami twórcy potwierdzili, że Globox nie pojawił się w Raymanie jedynce, dlatego że Aglet była w ciąży, więc musiał się zająć ciężarną kobietą. I to jest coś, co jest potwierdzone przez samych twórców. Niby kiedyś to była plotka, ale to jest potwierdzone, bo sam Michel Ancel to potwierdził. I teraz proszę bardzo o to głupota tych piratów, robopiratów. No, mamy tutaj zidentyfikowany nowy obiekt. Jest to krzak z wystającymi uszami. Może przejść. Drzwi aktywowane. W sensie drzwi zdesaktywowane, ale wiecie o co mi chodzi, że po prostu otworzy i nam drzwi w każdym razie. A, i on nie może teraz iść z nami, dlatego że musi opiekować się Aglet. Znowu to samo dosłownie, kurwa, ciągle wymówki. Ty weź kurde ten, ja rozumiem, że ty masz setkę dzieci, ale kurde, tutaj musimy przezwyciężyć zło, a co ty odpierdalasz, Globox? Dobra, tak więc widzicie na czym to polega, widzicie o co tutaj chodzi. Teraz sklepienie mamy Wellbay, czyli Zatokę Wielorybów. I tutaj widzicie drugą bramę, wiecie co to oznacza, że tutaj będzie kurde kolejna świątynia i myślę, że sobie nią też zrobimy dzisiaj, żeby już mieć to wszystko z głowy. Tak myślę, że będziemy dochodzili w sesjach do tych świątyń, będziemy po świątyniach, po zaliczeniu świątyń będziemy po prostu kończyli sobie. I w ogóle mamy tutaj beczkę, która jak widzicie na zdjęciu przedstawiającym postać troszeczkę no nie przypomina tej beczki, ale okej. Nie wiem dlaczego zrobili coś takiego w wersji na Dreamcasta. No cóż, cóż poradzić. Chcieli to zrobili, nie chcieli to nie zrobili, proste. Ogólnie jeżeli chodzi o tamtą beczkę, z którą walczyliśmy, to w wersji na PS1 ona, jak pamiętacie, się broniła. W sensie było coś takiego, że nie mogliśmy jej całe od razu pokonać, tylko po prostu mogła się obronić, przez co no był potem problem. I to jest coś, co mi się chcąc nie chcąc podoba.
jeżeli mam być szczery, bo tak szczerze, tutaj to jest taka walka na zasadzie okej, pokonamy sobie beczkę i co dalej, no i nic, panie marynarzu, po prostu pokonaliśmy beczkę i tyle. Tu są żółte lumy, dobra, nie chce mi się ich zbierać. Ale z tego co pamiętam, w Revolution i w wersji pecetowej była tutaj złota pięść. Czyżby nie było tutaj złotej pięści? Hmm? A może jest niewidoczna? Nie no, powinna być, a nie ma. O proszę, kurde. Patrzcie jaki skam, zostaliśmy oskamowani. Zawsze tutaj była złota pięść. A teraz nie ma. Też jeżeli chodzi o Well Bay, czyli poziom, który robimy, czyli Zatokę Wielorybów, to ciekawostka też jest taka, że Well Bay to był w wersji PlayStation 1 tak naprawdę poziom połączony ze Świątynią Wody i Lodu. Dlatego na przykład w wersji na PS1 nie ma poziomu pod nazwą Świątynia Wody i Lodu, ponieważ jest Well Bay połączyło jakby te dwa poziomy, pozbywając się sekcji z tego. Pozbywając się właśnie sekcji ze Świątyni Wody i Lodu, czyli tej początkowej sekcji, która normalnie jest w wersji na Dreamcasta, w wersji na PS2 i w innych wersjach. I ten przycisk z tego co pamiętam był czasowy, tak więc musimy szybko zapierdzielać wywalone w tego kurde robopirata zasranego. Zasranego, zasrańca, jakby to powiedział pan TV Zakolnikow. I o nie, zapomniałem, że skoro jest to Rayman 2 zwykły, ten oryginalny, że tak powiem, ten najpierwsiejszy, to będzie tutaj poziom, którego bardzo nie lubię, czyli kurde szczyt świata. Szczyt świata? Albo kraniec świata, no. Jeden z tych. Najgorszy poziom z najgorszych, bez kitu. Nie cierpię tego gówna. Dawaj. Szczel tu. O, nie chciał szczelić, kurde. Ale to nic, ponieważ tutaj jest beczka, więc w sumie nic się nie stało. Polacy, nic się nie stało. Oj. Dobra, więc teraz będziemy mogli rzucić. Tam na dole właśnie jest ta klatka. Proszę bardzo. Jej! Pierwsza klatka z czterech. Szkoda tylko, że i takich wszystkich nie będziemy mieć. I tak w sumie trzeba było zniszczyć te miejsce, ponieważ tutaj jak widzicie jest szkarłatny lum, który pozwala nam dostać się właśnie do tej sekcji. Gdyby nie to, to byśmy się tutaj nie dostali. I w wersji na PS1 jest tutaj zupełnie inna sekcja, tej sekcji jakby nie było, ponieważ w wersji na PS1 zaczynaliśmy od razu pod wodą. I tutaj właśnie za tymi laserami jest Carmen, popłyniemy razem na dno. Tak jak to Sarsa śpiewała. Dosłownie, to jest Carmen, czyli ten wielki wieloryb, który puszcza bąble z dupska. I Rayman je jakby wchłania, dlatego że to jest tlen dla niego.